Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Biologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Prawidłowy opis topograficzny ciała zwierzęcia dzieli je na części, wyznaczając okolice ciała. Okolice ciała to umownie oznaczone pola ograniczone przez mięśnie lub kości. W okolicach ciała występują określone struktury i narządy. Dzięki znajomości topografii można precyzyjnie określić na przykład przemieszczenie narządu. Zawsze należy mieć na uwadze, że położenie narządów może być różne w zależności od wieku i stanu odżywienia zwierzęcia. U wszystkich zwierząt przepona dzieli się na część mięśniową, środek ścięgnisty. Część lędźwiową przepony stanowią odnogi prawa i lewa. W przeponie znajduje się rozwór przełykowy i aortowy. U przeżuwaczy przepona ma strome położenie. U koni leży ukośnie. Przepona psa jest półokrągła. Płuca są otoczone opłucną własną. Leżą w jamie klatki piersiowej. Płuco lewe składa się z płata doczaszkowego i doogonowego. Płuco prawe psa, świni i przeżuwaczy z płatów doczaszkowego, środkowego, doogonowego i dodatkowego. U koni nie występuje płat środkowy. Płuco prawe jest większe o 1/4 objętości od płuca lewego u wszystkich gatunków zwierząt. Osierdzie jest to półprzezroczysty, błoniasty worek, którym otoczone jest serce. Przy podstawie serca osierdzie przylega do dużych naczyń krwionośnych. Można dokonywać jego nakłucia w celu upuszczenia gromadzącego się płynu. Do osierdzia dochodzą więzadła mocujące serce w klatce piersiowej. Serce leży w śródpiersiu pomiędzy płucami, otoczone osierdziem. Palpacyjnie serce wyczuwalne jest. U koni w piątej przestrzeni międzyżebrowej po stronie lewej, a w czwartej i trzeciej przestrzeni po prawej stronie. U przeżuwaczy w czwartej przestrzeni międzyżebrowej po lewej i prawej stronie. U psów i kotów po lewej stronie w piątej przestrzeni międzyżebrowej. Umocowanie serca więzadłem osierdzia w klatce piersiowej u poszczególnych gatunków zwierząt. Przeżuwacze – więzadło mostkowo-osierdziowe. Konie – więzadło mostkowo-osierdziowe. Świnie – więzadło mostkowo-osierdziowe. Psy – więzadło mostkowo-przeponowe. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.